Witam w kolejnym odcinku z serii poświęconej rozwiązaniom firmy BNDR. Dziś przyjrzymy się wizualizacji w technologii MapView. MapView oparte jest o rozwiązania webowe, takie jak HTML5, JavaScript czy style CSS. Daje nam to wygląd znany z urządzeń mobilnych, takich jak smartfon czy tablet w wydaniu przemysłowym. Wizualizacja MapView składa się z widgetów stworzonych na potrzeby systemów sterowania. Zaczynając od podstawowych kontrolek, takich jak pola numeryczne czy przyciski, przez listę alarmów, wykresy czy listę działań operatora, zwaną inaczej Audit Trail. Przydatną funkcją jest również odtwarzanie multimediów. Możemy dzięki temu wyświetlić operatorowi film instruktażowy lub dokumentację urządzenia. Warto również zwrócić uwagę na możliwości programowania na ekranie. Możemy dzięki temu dostosować cykl pracy maszyny do konkretnego produktu. Zwróćmy uwagę na kilka cech MapView. Komunikacja odbywa się w sposób bezpieczny poprzez protokół OPC-UA. Umożliwia nam to wyświetlanie danych z wielu maszyn i urządzeń. Informacje te możemy przekazać w różny sposób, w zależności od naszych potrzeb. Może być to graf, może być to wykres lub ciąg danych. Kontrola uprawnień użytkownika odbywa się poprzez logowanie operatorów. Są to cechy znane z przemysłu 4.0. Wiemy już, jak wygląda MapView i jakie są jego cechy. Przyjrzyjmy się teraz bliżej jego projektowaniu. Czy potrzebujemy do tego wiedzy z zakresu programowania technologii webowych? Niekoniecznie. Wystarczy nam do tego jedno oprogramowanie narzędziowe Automation Studio, o którym więcej mówiliśmy w poprzednim odcinku. Edytor MapView jest bezpośrednio zintegrowany w Automation Studio. Projektowanie polega na przeciąganiu widgetów do graficznego edytora. Każdemu z elementów możemy nadać odpowiedni wygląd, styl i podpiąć pod odpowiednie kontrolki. Wizualizacja jest widoczna w katalogu projektu, dzięki czemu zachowuje integrację z systemem sterowania. W razie problemów czy wątpliwości możemy zajrzeć do systemu pomocy, aby znaleźć dokładny opis każdego widgetu lub samouczki ułatwiające wejście w system. Gotowy projekt wizualizacji możemy uruchomić na dowolnym panelu obsługującym przeglądarkę webową. Zaczynając od prostych, niewielkich ekranów po wielodotykowe, duże urządzenia. Nie zapominajmy również o ofercie paneli mobilnych czy o zwykłym tablecie lub smartfonie. Pierwsze próby możemy wykonać na przeglądarce naszego komputera. Projektowania wizualizacji MapView najszybciej nauczycie się na naszych szkoleniach. Terminy oraz dokładny opis szkoleń znajdziecie na naszej stronie internetowej. Na dziś to wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odsłonach.